Kazimierz Dejna, miałem z nim przyjemność pracowania zarówno na obozach centralnych juniorów, potem kiedy pracowałem wspólnie z Kazimierzem Górskim w reprezentacji narodowej, wreszcie jako trener Legii, dopóki nie wyjechał do Manchesteru City. Opinia o nim może być tylko i wyłącznie wzorowa. Był to genialny piłkarz. Fakt, że został pokrój w Beckenbauerze, że trzecim piłkarzem świata, chyba najwymowniej o tym świadczy. On nie był ani jakimś tam błyskotliwym driblerem, ani sprinterem. Po prostu niekiedy ludzie się denerwowali, że on tam sobie kręci te kółeczka, ale on zakręcił kółeczko i w międzyczasie coś mu tam zaświtało w głowie, jak ma zagrać, i zagrał niekonwencjonalnie. Był tak jak Hibrych, czyli miał znakomite przewodzenie, tak zwane nerwowo-mięśniowe, doskonale wyczuwał dystans i zresztą te wszystkie jego, bo niektórzy wybrzydzali, jak to Dejna zakręca gdzieś, prawda, robi jedno kółeczko, drugie i nagle on zagrywał w zupełnie innym kierunku, zmiana kierunku, i tego nie dostrzegał ani kibic, jak również i wielu trenerów, którzy siedzieli jako kibice na stadionie. To był bardzo uczciwy człowiek. On był człowiekiem dość prostym w tym sensie, że nie miał dużego wykształcenia, ale był bardzo uczciwy, bardzo prawy. Był normalnym chłopakiem, jakim można być, mając lat, kiedy on przyszedł do Legii, to miał ile? 19. Był kimś, w kim możemy zobaczyć samych siebie. Na wyjazdach na przykład, czy na meczach, jako znienawidzeni warszawiacy i znienawidzeni kibice Legii, on coś takiego czuł też jako piłkarz, jako, nie wiem, czy jeden z bardzo, bardzo nielicznych piłkarzy na własnej skórze, czego dowodem jest rok 77 i mecz na Stadionie Śląskim z Portugalią. Było to traumatyczne przeżycie dla samego zawodnika. Mało tego, on bądź w tym meczu strzela tą bramkę, która nam daje jednak, powiedzmy sobie, awans na Mistrzostwa Świata, i jednocześnie deklaruje, że już nigdy na tym stadionie więcej nie zagra. Zresztą z tego, co pamiętam, słowo dotrzymał. Kasik sam się dziwił, że dlaczego oni go tak nienawidzą, prawda? Przecież w reprezentacji tyle strzelał bramek, był tak mocnym punktem naszej reprezentacji, dzięki niemu ta drużyna osiągała największe sukcesy. Zastanawiał się, dlaczego w Poznaniu go tak nienawidzą, przecież żonę miał poznaniankę, dlaczego na Wybrzeżu go tak nienawidzą, bo przecież pochodził z Wybrzeża, prawda? No ale to przez to, że Legii nigdzie nie lubiano, no i chyba przez to też, że on doprowadzał do rozpaczy tych kibiców i innych drużyn. Niestety życie troszeczkę dało mu w kość, no to pokazał wszystkie słabości, takie normalne dla osób, które mają problemy. I wtedy zaczął więcej pić i już w Stanach Zjednoczonych kolejnym przejawem tego był hazard, bo on koniecznie chciał odbić sobie to wszystko, co stracił, a stracił przez działania nieuczciwego menadżera około miliona dolarów. To na tamte pieniądze to była fortuna. Na tamte czasy. No i siłą rzeczy w tych kasynach topił kolejne pieniądze i to go już doprowadziło do skrajnego wyczerpania psychicznego. I później trochę skomplikowało mu się życie. Widocznie nie dawał sobie z tym rady. Nie był tak mocny psychicznie w życiu osobistym, w życiu prywatnym, jak na boisku, prawda? No i troszeczkę zaczął nadużywać alkoholu. I to go zgubiło. Gdyby nie to wszystko, to dzisiaj nie ja bym tutaj rozmawiał, tylko on by tu stał i mówił o tym, jak było pięknie 30 parę lat temu. Dwie wersje są. Wypadek. Miał 2 promile alkoholu we krwi, prawda? No to mógł albo zasnąć za kierownicą, albo za późno zauważyć po prostu stojącej na poboczu ciężarówki. No ciężko jest powiedzieć, jest to niewyjaśnione. Natomiast ludzie zbliżeni z jego kręgu, przyjaciele tam ze Stanów Zjednoczonych, no też taką hipotezę wysnuwają, że być może było to samobójstwo. Sporo osób ma swoje słabości, on też miał swoje słabości jako zwykły śmiertelnik i te słabości, wiara w innych ludzi, historie, o których możemy się dowiadywać, zrujnowała mu życie w jakiś tam sposób i myślę, że po prostu pamięć o nim należy mu się.